Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałam zaprezentować wam pana Duriana. Z pewnością ci bardziej tacy szaleni na punkcie owoców ludzie wiedzą, o co chodzi, ale być może niektórzy z was w ogóle nie mają pojęcia, co to jest durian. Durian to jest taki bardzo ciekawy owoc, nazywany królem owoców, który rośnie w tropikach. Myślę, że taniej i więcej go znajdziecie w Azji, ale występuje on też w Kostaryce, w szczególności po stronie karaibskiej. Po stronie karaibskiej ma dwa sezony. Właśnie mniej więcej w okolicach sierpnia i drugi mały sezon w okolicach marca. Dlaczego ten owoc jest uznawany jako król owoców? No bo jego smak i konsystencja jest wyjątkowy. Z zewnątrz wygląda on tak, posiada bardzo dużo takich kolców, które są naprawdę mega ostre. Je się go dopiero wtedy, kiedy spadnie z drzewa. I właśnie ten upadek z drzewa, kiedy on uderza o ziemię, powoduje, że on zaczyna też bardziej dojrzewać. Polecałabym osobiście go jeść wtedy, kiedy już jest pęknięty. Tutaj widać, już zaczyna pękać. Jeżeli nie jest jeszcze pęknięty, można stosować właśnie takie metody uderzania o ziemię, czy też właśnie opuszczania go na ziemię, żeby przyspieszyć ten proces dojrzewania. Będzie też bardziej intensywny w smaku, jeżeli będzie bardziej żółty niż zielony. No i zapach. Jak dla mnie ten zapach jest po prostu słodkim, aromatycznym zapachem, natomiast wielu ludziom wydaje się, że ten zapach... Helenka? Nie. Tak, jest tam Helenka. Natomiast dla wielu ludzi ten zapach przypomina zapach syropu z cebuli i smak też często ludzie opisują jako syrop z cebuli. Z mojego doświadczenia ja tej cebuli już nie czuję i ten smak, odczucia te smakowe się zmieniają w zależności od tego, jak często się go je, więc nieraz jest tak, że ktoś go nie lubi na początku, natomiast później go zaczyna uwielbiać. On ma stosunkowo dość dużą zawartość cukru i tłuszczu jednocześnie. Tak naprawdę procentowo nie wiem dokładnie jak, ale sprawdzę to i wstawię pewnie jakiś napis w filmiku. I jest, słuchajcie, uzależniający. Ja osobiście nie jem go częściej niż 1-2 tygodniowo, ale są ludzie, którzy potrafią zjeść po kilka dziennie. Nawet kilkanaście. Jest to ciekawy owoc i ja uważam, że warto go spróbować, natomiast uważam, że on nie jest do końca dobry dla nas. W szczególności, że czuję się po nim trochę odwodniona, chce mi się bardzo pić po durianie. Więc zanim się zje duriana, lepiej jest napić się kilka kokosów, odczekać tak tam pół godzinki, 15 minut co najmniej. No i po durianie nie wolno wychodzić na słońce. Tak samo po durianie raczej nie warto jeść nic innego. W szczególności tłuszczu, w szczególności mięsa z kokosa, co zdarzyło się Helence zrobić, że po durianie zjadła mięso z kokosa i czuła się bardzo źle. Chorowała dwa dni. I to jest coś, co się... Trzy. No, nawet z trzeciego dnia nie była taka do końca w porządku. W każdym razie to jest coś, co zaobserwowali nasi znajomi właśnie, że po durianie mięso z kokosa to jest murowana choroba, w sensie ból brzucha, biegunka i takie złe samopoczucie. Nasi znajomi też zawsze jak jedzą duriana, to jedzą go z ogórkami. Tak, żeby właśnie nie czuć się tak bardzo odwodnionymi. No, ale jeżeli on już jest pęknięty, czasami jest bardziej pęknięty, to wystarczy sobie rękoma pomóc, natomiast ja sobie pomagam trochę nożem. Właśnie rozkrajam te pęknięcia bardziej. Jest naprawdę bardzo ostre są te kolce. On się chroni dobrze, żeby go nie zjeść, zanim nie dojrzeje. I on się składa z takich kilku właśnie pestek, które są otoczone takim oto miąższem. Czasami on jest bardziej biały, czasami bardziej żółty. Generalnie taki beżowy. No jeszcze tutaj w środku są takie pojemne pestki, a czasami się zdarzają po trzy albo po dwie. Tak, wyciąga się taką oto właśnie pestkę. I tak to wygląda. I jak dla mnie to jest taka konsystencja i smak... On zależy też od duriana, ale niektórzy mówią o tiramisu. W każdym razie jest to takie bardzo serkowe, takie tłuściutkie, takie słodziutkie.
czasami też ma się takie trochę posmaki jakby bardziej wytrawne. Filip twierdzi, że on pachnie jak jakieś upieczone mięso i faktycznie jest coś w tym. Jest coś trochę takiego zapachu upieczonego mięsa z cebulą, właśnie na cebulce podsmażonego. Na pewno durian zawiera w sobie dużo siarki, która nie jest dla nas do końca dobra. Więc, no tak jak mówię, to jest coś ciekawego, ale sezonowego i na chwilę, a na pewno nie do jedzenia codziennie. No, ale jeżeli będziecie mieli okazję, to naprawdę warto spróbować. Duriana. Duriana. W Polsce nie warto dostać frutę i duriana. Ja myślę, że w Polsce nie można dostać duriana. A jeżeli już, to bardzo drogo. Taki durian tutaj w Kostaryce można dostać za... Dobre duriany można dostać za takiego jednego za 14 zł. Mniej więcej równowartość 14 zł. Dlatego mówię, raz, dwa razy w tygodniu jest okej, okay, ale jak już miałabym inwestować w coś, to wolę inwestować w dobre papaje niż w duriany. Chociaż są przepyszne, naprawdę. No, to taki krótki filmik o durianie. Do zobaczenia!